Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na naszym druidzie i wreszcie będziemy mogli postawić tą kropkę na D, dlatego że brakuje nam zaledwie 10 milionów expa do tego, żeby wbić ten 500 poziom i oficjalnie zakończyć tą serię, zakończyć grę na tym serwerze, na tej postaci. Specjalnie nic tutaj nie robiłem bodajże od soboty, bo chciałem to zrobić na odcinku. Co prawda jest to tylko formalność, no bo 10 milionów expa to jest tyle co nic. Możemy tutaj, nie wiem, odebrać na przykład akademię, jakąś tam misję zrobić i tak naprawdę to wystarczy, żeby ten 500 wbić, no ale właśnie chcę to zrobić na odcinku, dlatego że no jakby nie patrzeć, już od ponad 2 lat ta postać gości na naszym kanale, jest ta seria z niej, która już trwa, tak jak mówię, ponad 2 lata, także no wypada to zrobić po prostu oficjalnie na odcinku, zakończyć to, powiedzieć wam, czemu kończę, chociaż już wielokrotnie to mówiłem, no i wiecie, no po prostu takie oficjalne zakończenie zrobić. Na wstępie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak to u was wygląda z waszymi postaciami, czy dobiliście w ogóle kiedykolwiek do 500 levela, bo to już jest takie fajne osiągnięcie w obecnych czasach, wiadomo, że no ten 500 level no to są około 2 lata gry, nawet nie, jeżeli się gra na grzybkach oczywiście, no ale tak czy inaczej możecie się chwalić w komentarzu, jak u was to wygląda z tymi waszymi poziomami postaci, może na przykład dobiliście, ale już nie gracie, albo nigdy wam się nie udało, chętnie sobie poczytam. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać, więc tak, dlaczego tu w ogóle kończę, może od tego zaczniemy. Powód jest bardzo prosty, po pierwsze to, co już wam jakiś czas temu mówiłem, chcę grać generalnie tylko i wyłącznie na okrągłych serwerach, takie serwery mi się podobają, na tych serwerach chcę tutaj grać long term, więc no jak sami widzicie, no tu mamy W50, mamy W55, mamy S40 Polski, W58 wyjątek, ale ten numer również mi się podoba i też tutaj będziemy grać long term, zresztą już mnie troszeczkę to męczy, że wiecie, poświęcam, tak jak sami widzicie, ponad 2 lata na tą postać, no a tutaj koniec końców i tak kończę na niej, no ale taki plan już był od dawna, więc nie będę się teraz z tego wycofywał, no więc mówię, tak po prostu zadecydowałem, że chcę grać głównie na okrągłych serwerach i ten druid już od dawna było planowany, że zostanie na tym 500 poziomie zamknięty. Ograłem go sobie, co prawda teraz wyszedł rework tego druida. No ten rework, powiedzmy, że troszeczkę mi pokrzyżował plany, bo generalnie tak, w ogóle jakie miało być zakończenie na tym druidzie? Mieliśmy zrobić coś takiego, że dobiję tutaj normalnie codziennymi czynnościami jakiś taki 498 poziom, coś takiego, no i potem sobie nagramy odcinek, gdzie lożkami dobiję ten 500, czyli te 2 levele z samych lochów pewnie by wpadły tak czy inaczej i po prostu wtedy zamknąłbym tą postać i na tym by się skończyło. No ale po pierwsze wyszedł ten rework, więc ten druid przez około 1 dzień był OP, tak więc bodajże 2 odcinki temu, jeżeli chodzi oczywiście o playlistę druida, 2 odcinki temu sobie klikałem te lochy, wbiłem samymi lochami 4,5 levela. Jak zresztą widzicie, no lochy mam bardzo mocno dociśnięte. 25 września minęły 2 lata w ogóle na tym druidzie, ja tam chyba dzień później, czyli 26 września nagrywałem też z tych 2 lat odcinek, także też możecie sobie obejrzeć, to był ostatni odcinek na tej playliście z druida, no i teraz mamy to, w sensie przedostatni może, bo teraz jeszcze ten dojdzie, no i teraz mamy ten, czyli takie oficjalne zakończenie, wbicie tego 500, więc generalnie jeżeli ktoś chce mieć, wiecie, taką całość, jak ten druid tu wygląda, bo ja może nie będę dzisiaj wam wszystkiego pokazywał po kolei, bo to nagrywałem około tydzień temu, no tu przez tydzień się za wiele nie zmieniło, to możecie po prostu sobie obejrzeć te włącznie z tym 3 ostatnie odcinki i wtedy będziecie mieli takie, wiecie, fajnie to spójnie, powiedzmy spójne zamknięcie tej postaci, nie? Spójne zakończenie tutaj gry. No i dobra, więc myślę, że możemy zaczynać. Możemy sobie w sumie zrobić tak, że ja porobię tutaj troszkę misji, żeby to jakoś wbić. No tu mamy 10 milionów expa, więc to jest tyle co nic. Tak więc sobie zrobimy tutaj cyk. No będę leciał cały czas pod golda, bo to akurat nie ma większego znaczenia. No tu jak widzicie, o Boże, ten jest bardzo malutki, jak się idzie pod golda. No ale właśnie, no ja tutaj od 400 poziomu szedłem pod golda. Jeżeli bym szedł oczywiście pod tego expa, no to o wiele szybciej bym ten 500 poziom wbił, no ale też statystyki bym miał o wiele mniejsze, no ale to wypowiadałem się, tak jak już wspomniałem, na ostatnim odcinku, gdzie po prostu pokazywałem, jak ta postać się rozwinęła przez 2 lata gry, nie? Bo tam około 2 lata wtedy minęły i tak jakby, no za wiele się nie zmieniło, nie? Na tym etapie tydzień gry to jest praktycznie tyle co nic, ile tutaj mamy? 4,94, więc no powiedzmy niecałe 3 miliony sobie z akademii odbierzemy to zaraz, bo tak jak mówię, no od soboty już nic tutaj na tym druidzie nie klikałem, żeby to zrobić sobie oficjalnie fajnie na odcinku, więc na tym się po prostu nie będziemy skupiać. Jedyne co się zmieniło w zasadzie, poczekajcie, ile mamy, ok, teraz już chyba powinno siąść, tak?
Tak, dokładnie, mamy to. Akademią dobity 500 level oficjalnie, także o, i od razu mamy osiągnięcie również, super duper bohater, osiągnij poziom 500, także udało nam się to zrobić. No, jedyne co się zmieniło to tutaj, no teraz był event golda, więc sporo tego golda sobie zebraliśmy, także udało nam się przebić 100 tysięcy inteligencji. Na tym poprzednim odcinku z druida jeszcze mówiłem, że tego chyba mi się nie uda zrobić, ale się jednak udało. No i tyle, nie? Tak, to tutaj no surowcy nie mamy za wiele, no generalnie mówię, za wiele się tutaj nie zmieniło. Kopalnia 90, a tu mamy kopalnię złota 56, ale to nie będę przedłużał. Chcę tutaj po prostu no, zrobić takie krótkie zakończenie właśnie z tego druida, więc to jak ta postać wygląda, jak tutaj przez te 2 lata się rozwinęła, to wszystko jest tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, już się nie będę może na ten temat powtarzał. Dobra, jeżeli chodzi też o tutaj gildię, to ja już jak widzicie oddałem koronkę, tutaj też jacyś nowi oficerowie doszli z tego co widzę, tu już mogę dołączyć do ataku, bo nawet do ataków nie dołączyłem, żeby po prostu tego levela przypadkiem nie wbić z tych ataków. No i oczywiście dziękuję całej gildii, ja tu już napisałem co i jak, zresztą no już od dawna powtarzałem, że na tym druidzie na 500 levelu będę kończył, tak więc napisałem co i jak, koronkę oddałem, póki tutaj za mnie nie znajdą jakiegoś zamiennika powiedzmy, no to ja tu będę codziennie wbijał, dołączał do tych ataków, klikał powiedzmy tego pupilka, no ale tak czy inaczej nie będę tu jakby aktywnie grał na tej postaci, no bo po to na niej kończę, żeby po prostu mi tam odeszła jedna postać, odeszła powiedzmy, no jakieś tam wiecie, dodatkowe obowiązki, jeżeli chodzi o Shakesa, nie? Teraz będziemy mieć tylko i wyłącznie 4 postacie, ten druid tak jak mówię odpadnie, no i potem na W60 dojdzie nam 5. postać i tak to po prostu będzie wyglądać, więc nie po to kończę, żeby tutaj i tak grać dalej, klikać awkę, bo nie taki jest cel. Dobra, co więcej, więc po prostu mówię, na gildzie już wysłałem tą wiadomość ogólną, dziękuję oczywiście pięknie wszystkim, gildia w dalszym ciągu top 2 tego serwera, mimo że naprawdę masa osób od nas odeszła, masa osób tutaj zrezygnowała z gry, więc no ta gildia miała na, no, dużo gorszych momentów powiedzmy, ale oczywiście pięknie dziękuję każdemu, bo tu jest kilka osób, które grają tak naprawdę od startu chyba, Kofitos właśnie, El Marshalo, Get Out chyba, Simon, Oleg, więc tutaj no ta góra to są osoby, które bodajże, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że grają nawet no od samego startu po prostu, od pierwszego levela, tak więc tutaj dziękuję pięknie, pozdrawiam oczywiście serdecznie, zawsze do mnie tam kontakt mają na Discordzie, zresztą Discord gildyjny pozostaje bez zmian, więc no tutaj mówię, powiedzmy bardziej się, że tak powiem, rozgadałem w tej wiadomości gildyjnej, ale jeszcze na filmie też wypada coś powiedzieć. Co więcej, co tutaj mogę wam również pokazać i co chciałem zrobić, to jest ranking gildyjny, bo jak widzicie, w sensie nie gildyjny, tylko ranking graczy, tutaj mogę wam jeszcze rankingi pokazywać, no ale tu też się za wiele nie zmieniło od ostatniego odcinka, bo tam też rankingi również pokazywałem, jak ten serwer w ogóle się prezentował po 2 latach gry, no a teraz mamy, jak widzicie, ranking graczy, gdzie my mamy zdecydowaną przewagę, no i dzisiaj, żeby osoby nie musiały tam powiedzmy, tu jeszcze zostawię ten ekwipunek, mówię, pod te bitwy gildyjne, póki jeszcze będę dołączał, natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które mają tutaj 2. i 3. miejsce, w tym momencie widzę, że tutaj w ogóle Kofitos, bo miałem cześć oddać porówno Kakirowi i Kofitosowi, natomiast widzę, że Gim Kofitosa troszeczkę w tej czci przegonił, co prawda no to jest bardzo mała różnica, to dobra, zrobimy tak, że oddam tutaj Kakirowi większość tej czci, ale tutaj chłopakom 3. i 4. powiedzmy również troszkę oddam, żeby po prostu wiecie, no zanim w ogóle tu mnie dogonią, nawet jak ja nic nie będę robił na tej postaci, to troszkę minie, także oddamy im tą cześć, żeby nie było. Zdjąłem tutaj ekwipunek, może założymy powiedzmy niedźwiedzia, bo on jest chyba teraz najsłabszy, jak jeszcze ten pancerz nie działa, i tak to będzie wyglądać, więc dobra, powiedzmy, że z 10 tutaj ataków przegramy na Kakira. Co więcej wam mogę powiedzieć? No druid, tak jak mówię, był bardzo nudną postacią, nie? W sensie, dopóki nie wszedł ten rework, to ja w ogóle dążę do tego, żeby na wszystkich okrągłych serwerach mieć jakąś tam inną klasę postaci, żeby po prostu na każdej klasie postaci ostatecznie grać, no ale tego druida od razu mówiłem, że za bardzo nie chcę. O Boże, tu jest cały czas bardzo dużo tej przewagi. Dobra, musimy więcej zdecydowanie, bo tu widzicie, zbugowało się, myślałem, że dużo, a tu dopiero żeśmy oddali ile? 4000 plus 3000, 7000 czci dopiero, więc okej, okay, no jeszcze troszkę musimy pooddawać. No tu właśnie ta przewaga, no ale nie chcę, żeby oni, bo jakby oni to mieli ręcznie wbijać, po prostu robiąc misje i tak dalej, no to zdecydowanie dłużej by im to zeszło, więc powiedzmy, że coś takiego zrobimy. Więc no ten druid to wygląda
druga w ogóle tak nudna postać, że ja stwierdziłem, że chcę mieć wszystkie te klasy postaci prędzej czy później na jakichś okrągłych serwerach, na każdej sobie grać, o ile mi czas pozwoli, no ale tego druida będę omijał, bo po prostu był bardzo nudny, nie miał tej animacji broni ani nic takiego. W tym momencie wyszedł rework niespodziewany, ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego planują. I po prostu dzięki temu, że ten rework wyszedł, to na pewno tym druidem jeszcze sobie gdzieś zagramy, pewnie na jakimś okrągłym serwerze. Teraz już wychodzi W59, na temat którego również chyba będę chciał w ogóle film nagrać, to swoją drogą, i już powoli będziemy się zastanawiać, tu mamy Kofitosa, będę się chciał powoli z wami zastanawiać, jaką klasą sobie zagramy właśnie na tym W60, no bo W59 wychodzi, więc podejrzewam, że jeszcze nie wiem, 6-7, może góra 8 tygodni od startu W59, no i to W60 będzie, więc będę chciał już powoli jakieś ankiety robić, no bo miał być ten zwiadowca, no ale widzicie, teraz rework druida, wyszedł też rework łowcy demonów, też jest bardzo fajny, więc koniec końców, no jakoś to będziemy musieli ogarnąć, żeby po prostu sobie no zdecydować, nie? Zrobię pewnie jakąś ankietę, jakiś film na ten temat, bo mówię, no miał być zwiadowca, ale troszkę się pozmieniało, odkąd to W55 wyszło i tam w ogóle miał być zwiadowca, ale był wojownik, mówiłem wam, że na W60 zwiadowca, ale spokojnie, tu jakby te trzy wybory powiedzmy będą, jeszcze na ten temat nagram osobny film i będziecie mogli zdecydować, co chcecie wybierać. No ale dobra, myślę, że i tak już spadliśmy, Kofitos ma więcej od nas, Kakir ma tym bardziej 300 tysięcy w ogóle wbił, ten Gim pewnie zaraz mu się tutaj wrzuci, ta część też powinien mieć coś koło 297 tysięcy, także no chyba git, możemy założyć ten ekwipunek, no i tyle, także mówię, kończymy tutaj gierkę, ja tak jak wspomniałem na poprzednim odcinku, już tutaj tak od jakiegoś 460 470 levela nie gram na tej postaci tak jak mógłbym grać, nie obchodzę na przykład eventów Kowala, bo stwierdziłem, że mi się nie chce, bo i tak jak na 500 kończę, no to mija się to z celem, takie eventy Kowala są bardziej właśnie pod late game, tak samo tutaj w ogóle opluwam menadżera areny, bo też tego nie robię, bo po co, skoro i tak kończę na tym 500 levelu. Tak więc, no tu widzę, że coś się ta część nie aktualizuje, ale my też jesteśmy na 5 pozycji, a powinniśmy w teorii wyżej, także no dobra, to już później, nieważne. W każdym razie część oddana, potem już tam chłopaki pewnie między sobą sobie to, że tak powiem, jakoś wyśrodkują, wyrównają. Więc no taki był plan, tak to miało zostać zrobione, także mamy oficjalne zakończenie tego druida, mamy oficjalnie wbity ten 500 level, ale to co już powiedziałem, dzięki temu, że ten druid został tak zreworkowany, to na pewno jeszcze na którymś okrągłym serwerze go ogramy, być może na W60 jak będziecie bardzo chcieli, być może jakoś tam później, no ale na pewno gdzieś go sobie ogram, tak jak mówię, bo obecnie jest, uważam, bardzo ciekawą postacią. Tak jak ten druid pierwotny był giga nudny i to też był jeden w sumie taki największy powód, że ja tutaj kończę, oprócz tego, że serwer też nie jest tam jakiś żywy i tak dalej, no to tutaj mówię, głównie to, że był bardzo nudny, no ale teraz to, że ma te postacie, moim zdaniem jest giga ciekawe, giga mi się ten druid podoba i na pewno gdzieś go jeszcze po prostu ogramy. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie tego kciuka w górę, o, teraz się zaktualizowało, no teraz mamy coś takiego, no Gim tutaj troszeczkę tej czci ma mniej od Kofitosa, tam była niewielka różnica, no a teraz są 3000, no ale tu już chyba nawet mu nie mogę za bardzo jak oddać, no bo dostaję tylko po 20 za mnie, więc trudno, nieważne. Tyle, dziękuję wam raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem oczywiście, zostawiajcie kciuka w górę, taki odcinek tylko żeby był, żeby po prostu oficjalnie zakończyć tą serię, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie subskrybować z dzwonem, to co już chyba powiedziałem, o tym kciuku nie zapominajcie i piszcie przede wszystkim komentarze, czy wam kiedykolwiek udało się wbić 500 poziom, jeżeli tak, to na jakim serwerze, możecie coś tam popisać, poopowiadać, chętnie sobie poczytam. Wszystko, dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!